Zdrowia! Szczególnie dla normalnych. No zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wygląda na to, że zrobił się troszeczkę szum na moim ostatnim, wczorajszym filmiku. No jestem, tak szczerze powiedzieć, zaskoczony. Jestem zaskoczony, no bo filmik miał być na temat tego, że moje obserwacje, że Murzyni się nie szczepią, że zdecydowałem zaszczepić się, no i pojechałem w miejsce, gdzie jest w zasadzie 80% czarnych, nie dzielnica biała, tylko dzielnica murzyńska, no i to było takie podejście. Do tego była obserwacja, że to jest jednak wielka forsa, że to wszystko jest robione w ramach płaconych podatków, no bo jak wspominałem, przy wejściu jest człowiek, dwie sekretarki, sześć pokoików, gdzie jest sześć pielęgniarek czy lekarzy, przy wyjściu jest trójka przy komputerach ustawiająca następne szczepienie, przy wyjściu ostatnim jest jakiś tam strażnik. Ciekawe jest, najbardziej ciekawe, śmieszne to było to, no śmieszne, nie wiem czy śmieszne, tragiczne. W każdym bądź razie przy wejściu był taki napis, że szczepionki nie są przechowywane w ciągu nocy. Wyglądałoby na to, że po prostu oni się boją, że tam jakiś szalony kretyn wpadnie, ukradnie, no i albo będzie sprzedawał te szczepionki na czarnym rynku, albo samemu się będzie szczepił. No ale to jest podobne wyjaśnienie jak na niektórych samochodach, szczególnie tych półciężarówka, gdzie kierowcy wożą najróżniejsze paczki, na drzwiach jest napisane, kierowca nie posiada gotówki. No dlaczego tak jest? No dlatego, że jakiś kretyn, który by z nożem czy z pistoletem chciał zaskoczyć kierowcę, jak przeczyta, no jeżeli nie jest analfabetą, jeżeli przeczyta, że kierowca nie ma gotówki, no to może pójdzie po rozum do głowy, no i nie będzie bandytą, nie będzie starał się rabować. Tak samo tutaj, nie ma szczepionek. No ale to tak dla śmiechu troszkę, no ale jest ciekawie, no jest ciekawie, trochę przykro możliwe. Mój kanał stracił około 30, 40, może nawet 50 subskrybentów, no to jest spora liczba. Jest to ciekawe, że ludzie reagują w ten sposób, że po prostu kontrowersyjna sprawa, no, czy fakt podania tego, że ktoś się zaszczepił. No ja osobiście jestem przeciwko szczepionkom jako globalnym, jako naród, jako kraj, jako społeczeństwo. Uważam, że szczepionki no to są stuprocentowe, tak? Stuprocentowe w sensie, że jak się dostanie szczepionkę, no to już się ma szczepionkę, czyli jeden na jeden. Prawdopodobieństwo zarażenia, no to jest 1 na 200, no bo tak jak Moderna miała 40 tysięcy tych ochotników, z czego 20 tysięcy dostało Solankę, a 20 tysięcy dostało prawdziwą szczepionkę, no to na te 20 tysięcy było tylko 100 chorych, czyli 1 na 200 osób zachorowało. Także to nie jest tak dużo. No i z tych, te 100 osób, no to w zasadzie chyba gdzieś tam na 1000 umarła jedna osoba, czyli prawdopodobieństwo jest dosyć nikłe. No ale szczepionki Pfizera, czy Moderny, czy Johnson & Johnson, no to one są jednak modyfikowane genetycznie, te proteiny tam są zmieniane i tak dalej, i tak dalej. Także to każdy się zastanawia nad tym, jakie będą długoterminowe konsekwencje tego. No, najbardziej to jest smutne może być dla kobiet, kobiet w młodym wieku, które będą miały ciąże, miały dzieci. W latach 50-tych, 60-tych był taki numer, że tam wprowadzali pewne lekarstwo i były straszne powikłania płodu.
Znam osobiście kobietę, której urodziła się z rękoma, to w zasadzie przy łokciu, no to ma takiego malutkiego kikutka z takimi malutkimi paluszkami. To jest po prostu, no, mniej więcej tutaj to takie dwie, trzy końcówki są. No jest to tragedia. Na dzień dzisiejszy, kiedyś ludzie się może jakoś tam wstydzili, no ale teraz ta kobieta normalnie chodzi tak z krótkim rękawkiem. No ale to był błąd medyczny, to był błąd właśnie ze szczepionek. Problemem polityków i urzędników w moim przekonaniu, no to urzędnicy i politycy zrobili wielki problem, no bo ten krzyk o tym, że wszyscy jesteśmy równi, to 100, 200, 300 lat temu to każdy interpretował to, że jesteśmy równi względem prawa, czyli jak szlachcic zabił chłopa, no to powinien być powieszony, czy jak chłop zabił szlachcica, też powinien być powieszony. No niestety kiedyś tak nie było, no i teraz też tak za bardzo nie było, no bo ten biedny to często się nie wyśliźnie, czy nie wybroni, ten bogaty się wybroni, no ale ogólnie każdy normalny rozumiał, że równość ludzi, no to jest względem prawa, nie względem materialnym, powiedzmy, czy względem medycznym, czy względem głodu i tak dalej, i tak dalej. No i politycy i urzędnicy zrobili jeden wielki błąd, że nie podzielili społeczeństwa. W zasadzie według mnie, no to ja bym zrobił podstawowe trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, no to bym mówił wszystkim ludziom, mierzcie sobie temperaturę. Osobiście mierzę sobie temperaturę. Byłem otoczony przez ludzi, którzy zachorowywali. No ja miałem testy dwa razy na COVID-a i nie miałem tego, no ale byłem w zasadzie, przechodziłem i kwarantannę parodniową ze względu na to, że z ludźmi, z którymi się spotykałem. Także to jest skomplikowana sytuacja, szczególnie jak się pracuje, szczególnie jeżeli się chodzi pomiędzy ludźmi. No to nie jest takie proste, jak niektórzy ludzie sobie to wyobrażają, że można być wojownikiem, bojownikiem, opornikiem, żeby stawiać ciągle opór. Także to jest skomplikowana sytuacja. I co ja bym zrobił? Politycy, przede wszystkim minister zdrowia, to powinien powiedzieć, mierzcie sobie temperaturę wszyscy, codziennie, macie termometry, mierzcie sobie, bo temperatura 80% ludzi, którzy są chorzy, no to temperatura zaczyna rosnąć. To nie ma znaczenia, czy ktoś ma 36, 37. Jeżeli codziennie ma tą samą temperaturę, to znaczy, że nie choruje. No do tego te wszystkie kontakty powinni pilnować. Nikt tego nie robił. Wszyscy postawili na te kretyńskie maseczki, no i do tego stopnia, że wczoraj, idąc na spacerze z psem, no to na 17 rowerzystów, często w grupach, ale w większości pojedynczo, 17 rowerzystów przez jakiś taki krótki okres czasu, wszyscy mieli maseczki na twarzy. Na chodzących około 60 osób, no to w zasadzie wszyscy mieli maseczki. Ja byłem jedyny, który chodził bez maseczki, ale jak się chodzi w krzakach, no po lesie, no to część idiotów po prostu, jak widzi człowieka bez maski, to albo robi 180 napięcie i odchodzi, praktycznie rzecz biorąc ucieka, albo zakłada maseczkę. Także Ameryka została doprowadzona do jakiejś paranoi po prostu. No i jest i tego jest pochodna sytuacja, powiedzmy, w sklepach. No jak ja wchodzę do sklepu, no to zakładam tą maseczkę, ale pierwsze co robię, no to po wyjściu ze sklepu zdejmuję. Na parking, do samochodu idę bez maseczki i tak dalej, i tak dalej. Także uważam, że zachowuję się normalnie. Tak jak wyjaśniłem, dlaczego zrobiłem tą szczepionkę, no ze względu na te pomiędzy pracą, pomiędzy znajomymi, pomiędzy rodziną, pomiędzy tym wszystkim, gdzie ludzie po prostu, no
podjąłem taką decyzję. Osobiście ciągle uważam, że moje ten skutek uboczny, te pięciominutowe taki zimny drgawki, no to wolałbym chorować, powiedzmy przejść normalną chorobę, tam 8-godzinnych drgawek. Rozmawiałem z młodym chłopakiem, 20 parę lat, no to on powiedział, że on się przestraszył, bo on jego prawie, że tam sparaliżowało na parę godzin. No nigdy nie myślał, że umrze, no ale w zasadzie niektórych się pytałem, czy woleliby, żeby wszyscy podjęli ryzyko zachorowania z możliwością umarcia zamiast powiedzmy masek. No to większość ludzi powiedziało tak, że ludzie powinni, społeczeństwo iść na żywioł. No ale co chcę powiedzieć? Jakoś tak chaotycznie mówię, no ale chcę wyjaśnić. Rozumiem, że powiedzmy dużo ludzi też nie rozumie, że dzieci mało chorują, no bo one smarkają 8-9 razy w ciągu roku, także ciągle mają jakieś zapalenia. Rozumiem, że ludzie, którzy się szczepili na grypę, no to też są bardziej odporni. Rozumiem doskonale, że ktoś, kto ma nadwagę, naciśnienie, cukrzycę i tak dalej, no biedny Krawczyk umarł, no ale to on też przypuszczalnie, no to był gwóźdź do trumny. Rozchorował się. No i właśnie ci ludzie bardziej tacy mniej odporni, no to powinni być trzy grupy. Powyżej powiedzmy 80 lat, także powinni być odosobnieni, kontakty jak najmniejsze, powiedzmy 60 do 80, no to jeżeli ktoś chce się odosobnić, no to ma szansę się odosobnić, z reguły już jest na emeryturze, nie pracuje i tak dalej, no ale wszyscy poniżej 60, no to w zasadzie społeczeństwo powinno być otwarte. Ci, którzy chcieliby się odosobniać, też powinni się odosobniać. Ci, którzy chcą nosić maseczki, powinni nosić maseczki. Ale zamykanie całego narodu, całego kraju było kretyństwem. No jesteśmy, gdzie jesteśmy i jest już rok. Te skurczybyki obiecywali 2 tygodnie zamknięcia, 2 miesiące zamknięcia, a teraz już wspominają często o 2 latach zamknięcia. Także przesuwają ten cel, to jest ruchomy cel, no i z jednym z tych obietnic, z jedną z tych cukierków dla tych naiwnych, można powiedzieć, czy dla tego głupiego społeczeństwa, czy no też powiedzmy dla mnie, no to przepraszam, no to była ta szczepionka, także teraz mogę śmiało powiedzieć z zażaleniem powiedzieć, no przecież obiecywaliście, no to teraz trzeba otworzyć. No jest nadzieja, że nie będą się wycofywali rakiem. No i to też jest pewien powód, dla którego zrobiłem tą szczepionkę, żeby po prostu dojść do normalności, żeby sytuacja w kraju stała się normalna. No ci, którzy są wybierani, musicie wszyscy patrzeć, jak ci politycy, jak ci urzędnicy się zachowywali i trzeba ich po prostu wymienić. No, ludzie się wyśmiewają, krzyczą, piszą, spadam stąd, to co zrobiłeś to jest głupota, zawiodłem się, dlaczego to robisz, jesteś niewarty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, to jest smutne ogólnie rzecz biorąc dla prawicy, może też i dla Polaków jak z jakiegoś powodu, że lewacy, demokraci, socjaliści, oni jak się zgadzają w 55%, no to pchają ten lewicowy wózek do przodu i ten wózek ciągle idzie do przodu. W wypadku konserwatystów, w wypadku republikanów, w wypadku Polaków, no to jest to, jak się nie zgadzam w 100%, to ten 1% eliminuje ciebie. No bo tak dużo ludzi właśnie pisało. Ja zrobiłem 1100 filmików. 3 lata, dzień, 20 minut, 15 minut, to jest 1000 dni, dzień w dzień,
No były przerwy wakacyjne, tam tydzień czy dwa tu i tam, z jakichś innych przypadków, no ale tysiąc filmików i to jest, no nie wiem, co to znaczy. Co to znaczy o społeczności, co to znaczy o moich subskrybentach. Większość subskrybentów jest uczciwych, normalnych, popatrzy się, podrapie się po głowie, może się zdenerwuje, może się pośmieje, może zapłacze, no nie wiem, co zrobi, no ale każdy jakoś tam zareaguje, no ale nie każe kanału likwidacją subskrypcji. Trzeba pamiętać, no mogę wspomnieć, że YouTube przez ostatnie miesiące pozwolił tylko na 3 subskrypcje. W ciągu 3 miesięcy miałem 2,5 tysiąca subskrybentów, a w ciągu ostatnich 90 dni to wzrosło 2,5 tysiąca subskrybentów, a w ciągu ostatnich 30 dni po prostu jest tylko 3 subskrybentów. W ciągu ostatniej doby no to spadło około 70 subskrybentów. To jeszcze się nie pojawia, ale tyle spadło. No, YouTube niszczy ten kanał, YouTube niszczy te 1000 filmików, monetyzacja była likwidowana 2 razy, ludzie się śmieją, po co ci te subskrypcje, nie pracujesz dla subskrypcji, no to po co się martwisz o monetyzowanie, no trzeba zrozumieć, jak działa algorytm. Algorytm popiera te filmiki, które przynoszą kasę, także jeżeli jest kanał bez filmików, no to kasy nie przynosi, to YouTube'owi nie opłaca się reklamować. Jak działa też algorytm? No jeżeli stali widzowie oglądają tam więcej niż powiedzmy normalnie, jeżeli filmik jest popularny i normalni widzowie, którzy siedzą, powiedzmy, wiedzą, otwierają regularnie i oni otwierają więcej, no to YouTube zaczyna pokazywać to innym. Jeżeli zaczyna pokazywać to innym, no to inni zaczynają też oglądać i też zaczynają subskrybować. Taki cios teraz minus 50 czy 60 subskrybentów, no to jest duży sztylet w plecy, dlatego że algorytm reaguje tak, że wycofujemy się z tego kanału, bo tam coś jest niedobrego. No i to jest ta kwestia. No, otworzenie USA, no jest to ważne. Jest Trump dał wielkiej farmie, no wiem, że ludzie atakują te wielkie firmy farmaceutyczne, oni dostali tam 100 miliardów, no ale też 100 milionów szczepionek zostało teraz rozdysponowanych, teraz już ze 110 milionów. Także obietnice, czekam na otwarcie. Ja mówię na otwarcie, czekam na spotkania ze znajomymi, ze wszystkimi, z normalnym pójściem na Wielkanoc do kościoła, z normalnym pójściem do kościoła, z pójściem do kina, pójściem do teatru. No czekam na te rzeczy, i to jest no tak to jest. Dlaczego też się zaszczepiłem? No to jest tak jak wegetarianka. Jeżeli wegetarianka idzie do babci i babcia daje jej kotleta, no to wegetarianka nie może tłumaczyć babci, że babcia jest idiotką i żeby dała jej marchewki. Wypada zjeść nawet tego kotleta, albo wypada wziąć tego kotleta, schować sobie do kieszeni. No ale uszanować babcię i uszanować to, że babcia myśli, że kotlet to jest zdrowy, a wnuczka, która je zielsko, no to może sobie odpuścić. Zdrowia! Szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych.